No kochani, pieszczoch był na dworze i wziąłem go, przyniosłem tutaj. No, na razie nie ucieka. Chodź, kiciolku. Chodź, nioniek. Chodź. No, tu jesteś. Chodź, kicie. Jest Stasiek. Przychodzi tutaj. Do bocianówki wchodzi, nawet do tego domku drewnianego, ale tak nie za bardzo, tak pół na pół. Nie, kiciulek? No. No, chodź, kicia. Pieszczosek wie, że cię lubią. Jedna pani napisała, że jesteś jej pupilem. No i prosili, żeby było więcej filmików z tobą. Wiesz, pieszczoszku? No. Cienki Bolek, co? Nie zazdrosny jesteś? Zazdrosny? Też chcesz? Tak? No teraz pieszczocha. Oj. No. Czekaj, teraz pieszczoszka trochę. No czekaj, o Jezu, no czekaj. Cienki Bolek. No. Pieszczaszek ma zaległości w gizianiu. Ty jesteś na bieżąco. O, Szramek przyszedł. Szramek przyszedł. Tak, ciotka płaczka w domku królewskim. Majeczka na dworze. Jadły tutaj. O, położyłem Feliksy. Jaki cię zjadły. I poszły na dwór. A ja przygotowałem się. Teraz pojadę do kotków. Do fraglesów tutaj mam puszki i te Feliksy. Tu mam suchą karmę. No dzisiaj, kochani, była jajecznica. Także mam jajecznicę, to dam kotkom na skarpie. Mam też dwa jajka, ale kotki nie chcą jajek jeść. No. No, była pani kierownik kuchni, a zarazem dietetyk. I znowu jej pokazałem dwa palce. Że dwa korpusy. Ponieważ wczoraj mówiła, że myśli nad tym, czy mi dać, to się pytam, czy jeszcze nadal myśli, czy już skończyła myśleć. Odpowiedziała, że jeszcze myśli. No to jej powiedziałem na koniec, no pani kierownik, niech będzie pani normalna. W tym sensie normalna, że ja personel
dzielę na dwie grupy, kochani. Tak w cudzysłowie. Na normalnych i nienormalnych. Normalni to są tacy, którzy zachowują się względem mieszkańców tak, jakby to było w rodzinie, poza DPS-em, czyli normalnie. Natomiast nienormalni to są tacy, którzy uważają, że tutaj w DPS-ie to Pana Boga za nogi złapali i są lepsi. I do mieszkańca tak podchodzą z rezerwą. Nie traktują tak jako równoprawnego w rozmowach czy w jakichś tam sprawach, gdzie się poglądy wymienia, tylko zawsze z pozycji ja tam jestem opiekunem, ja wszystko lepiej wiem. No. To są właśnie ci tak zwani nienormalni. I niestety takich nienormalnych jest bardzo dużo. Bo z jednej strony ja nie mówię, że się zachowują w sposób jakiś taki jak dla osoby chore psychicznie. Nie, to nie o to chodzi. Tylko, że niby rozmawiają z mieszkańcem, ale jest takie pokazywanie, taka już, ach, ja to tego, ja to jestem opiekun, ja tu jestem lepszy, ja tu wiem, ja tu mam rację, ja tu, taki dystans i pozwalają sobie na wprowadzanie jakichś swoich zarządzeń. Tego nie wolno, tamtego nie wolno. Tak jak to było z tą zupą. Do zlewek wylewa i mówi, że mi nie da. Tak, to jest opiekun tak zwany nienormalny. No dzisiaj były zupa mleczna płatki. No to taka pulpa była. Także nie zbierałem tej pulpy. No i opiekunka z mojego oddziału, ta, która ma pozwolenie dyrektora na zlewki, no przyszła, panie Wieśku, czy pan zbiera zlewki, czy pan tego, czy pan panu wlać, czy tego, no. Mimo, że swoje wiadro tam postawiła też i tam wlewali, to przyszła, zapytała grzecznie. No kochani, no, serce się raduje. No serce się raduje. I to już jest opiekunka normalna. Przynajmniej teraz. No ale był okres, kiedy się zachowała nienormalnie. Była nienormalna, w cudzysłowie. Był to okres tak zwany burz i naporu. Gdzieś to takie określenie słyszałem. W literaturze czy w polityce. Burz i naporu. Kiedy to była nagonka na mnie, no to wówczas ona była w gronie tych osób nienormalnych, które mnie prześladowały, które mi te domki tutaj pod tym krzaczkiem, co to mi Czurin później tak obciął, że tylko zostały pompony na końcach, to tam domek stamtąd mi chciała wynosić, mimo że była zgoda, żeby tam był. Jak to inna opiekunka powiedziała, z tych grupy należących do nienormalnych. No mówi, teraz mogę panu dać, bo przedtem to była nagonka na pana. Tak, była nagonka. Byłem jak pies, którego z kijem ganiano. Domka nigdzie nie wolno było postawić na terenie całego DPS-u, tylko wszystko w bocianówce. A teraz wystarczyło, że wrócił pan dyrektor. U nas na oddział przyszła nowa pani kierownik.
która przedtem była kierowniczką na oddziale innym. I co? I inny świat. Wróciła normalność. Do tego stopnia, że Miciurin kupił domek drewniany dla wąsika i stoi, gdzie stoi, pod oknem sekretariatu na tarasie dyrektora. No i miski tam są wystawiane też, jedzenie. O, i to jest normalne, kochani. A nie to, co przedtem szaleństwo było. A jak to w przysłowiu, gdy rozum śpi, to rodzą się upiory. Rozum w ten czas spał. Nienormalność była jakby powszechnością. Przynajmniej na moim oddziale. Bo na innych to nie. Tam można było mieć miski i tak dalej. No, ale nie narzekajmy, kochani. Jak to jest w Biblii, chwalmy Pana. Czy w liturgii nabożeństwa. Chwalmy Pana. Nie rozdzierajmy szat i ran. Cieszmy się tym, co jest. Oby Pan Bóg panu dyrektorowi dał dużo zdrowia. Pan dyrektor był w szpitalu. Miał problemy z kręgosłupem, lumbago. Cierpiał strasznie. Nowy i oby nasza miłościwie panująca nam pani kierowniczka też u nas była jak najdłużej. A Pieszczoszek, zobaczcie, siedzi jak sfinks, nie rusza się, ja tu nawijam paple 3x3, co ślina na język przyniesie. I cały czas go giziam. I on siedzi w niebo wzięty. Pieszczoszku, kiciulku, Boże. Tak? Dobrze ci jest? Dobrze, tak? No. A Szramek co? Szrameczku. Co? Ty też tu siedzisz i słuchasz? Wszystko zrozumiałeś, co mówiłem? Tak? Rozumiałeś? No, już się zaczyna. Już się zaczyna taniec pingwina, kochani. No. Oj. I co jeszcze powiesz? Bolku, co jeszcze powiesz? Oj. No, Pieszczoszku, nie jesteś zazdrosny? Nie? No. No, nie zbliżaj się za bardzo. Przekroczyłeś cienki bolek dystans społeczny dla kotków. No. I Pieszczoszek ci powiedział. Nie, Pieszczoszku? No, niuniś. No, nie czuję się, kochani, najlepiej. W tą pogodę osłabiony jestem. Plecy mnie bolą. Wzrost w płucach mnie też tam dokucza. Kiedyś miałem
35 lat temu zapalenie płuc naciekiem. To mi się jakieś wzrosty porobiły i to teraz mi jak zimno, wilgotno, to zaczynam odczuwać bóle. Dzisiaj mamy, kochani, piątek, na obiad ryba. 21 stycznia, dzień babci, tylko nie wiem, to dzisiaj czy jutro, później dzień dziadka na następny dzień. Czyli piątek dzisiaj, a we wtorek będzie lekarz. No, chcę, żeby mnie osłuchał i chcę sobie zrobić prześwietlenie płuc, bo już chyba więcej niż 2 lata, jak nie robiłem. Trzeba kontrolować się. Niech sprawdzi, co tam jest, czy jest coś, czy nie ma. Coś miałem jeszcze ważnego powiedzieć i mi wątek zgubiłem, bo za bardzo się dygresję. Pieszczoszku, kiciulku, spójrz na mnie. Ojojoj. No, kiciulek. Coś taką głowę spuścił. A, do giziania spuściłeś główkę. Tak? No. A, już przypomniał mi się wątek. Dzień dziadka, dzień babci, kochani. No, mam córkę. Izabela. 88 rocznik. Pieszczotliwie ją nazywałem Tina. Natomiast jej mama mówiła na nią Zuzia. 88 rocznik, czyli ma 33 lata. Czyli ma tyle lat, jak urodził mi się syn Maciek. Jej starszy brat o 3 lata. Nie, o 2 lata. No i ma syna Mikołaja, który ma gdzieś teraz 4 lata. No, nie pochwaliła mi się tym. Tylko w internecie znalazłem zdjęcia. Tam mi się udało podpatrzyć, ściągnąć, zanim mnie zablokowała, jak się zorientowała. No i teraz Mikołaj ma gdzieś 4 lata, czyli jestem dziadkiem. No, ja wiem, że jestem dziadkiem teraz, ale on to chyba nawet nie wie, że ma takiego dziadka. No, córka jest za granicą. Gdzieś tam w Skandynawii. No. Ma faceta. Z tego, co wiem, to nie mieli ślubu, ale nie wiem, czy już są po ślubie, czy nie. Gdzieś tam spod Nowego Sącza. Górol. Znam nawet z imienia i z nazwiska. Także Iza, Tina, Titula. No, jeżeli oglądasz ten filmik, no to życzę ci wszystkiego najlepszego. Żeby się Mikołaj dobrze chował, ale nie przed tobą pod stół. Żebyście w zdrowiu byli. Żebyś była szczęśliwa. Jeżeli do szczęścia ci ojciec, a Mikołajowi dziadek jest niepotrzebny, no to szanuję twój wybór. Bądź szczęśliwa w każdym razie. To jest najważniejsze dla rodzica, żeby dzieci były szczęśliwe. No to tyle.